Systemy inteligentnego wyposażenia wnętrz zyskują w Polsce coraz większą popularność. Dziś rynek ten wyceniany jest w Polsce na około 100 milionów złotych. Jak pokazują statystyki, największą wagę mają dla nas systemy związane z bezpieczeństwem, oszczędnością energii i zwiększające komfort mieszkania. Eksperci szacują, że ten rynek systematycznie będzie się rozwijał zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Smart home to bardzo szerokie pojęcie. To pojęcie cały czas ewoluuje. Nie ma jednej zamkniętej definicji tego pojęcia. Przyczynia się do tego postęp technologiczny, pojawiające się nowe urządzenia, serwisy, usługi na rynku. Ale możemy się pokusić o bardzo prostą definicję, w której smart home będzie stanowił zespół urządzeń, które komunikują się w inteligentny sposób między sobą, które zarządzają pewnymi procesami i funkcjami w naszym domu bądź mieszkaniu. Dzięki Internet of Things i aplikacjom mobilnym mamy możliwość zarządzania urządzeniami w sposób zdalny z dowolnego miejsca na świecie. Podczas wakacji, podczas wyjazdów weekendowych, będąc na zakupach w sklepie czy chociażby stojąc w korkach. Co dzięki temu zyskujemy? Mamy możliwość swobodnej kontroli naszego systemu, ingerowania w poszczególne procesy. Możemy monitorować to, co się dzieje w naszym domu podczas czasie naszej nieobecności. Zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i oszczędności energii. Za pomocą bardzo intuicyjnej aplikacji możemy sterować urządzeniem bądź grupą urządzeń w naszym domu. Począwszy od bramy wjazdowej, bramy garażowej, poprzez rolety zewnętrzne, automatyczne przesłony wewnętrzne, oświetlenie, ogrzewanie, a także proste urządzenia RTV-AGD. Jeżeli zapomnimy wyłączyć żelazka, żaden problem. Możemy to zrobić sami zdalnie za pomocą naszej aplikacji, jeżeli już system tego nie wykonał za nas. Przy okazji można też wyłączyć piekarnik, może zamknąć okna, opuścić nam rolety, zredukować temperaturę, przyczyniając się do oszczędności na energii, a także może podlać ogród, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ilość kombinacji zastosowań jest praktycznie nieograniczona. Jedyne, co nas ogranicza, to tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Bardzo często spotykamy się z wyobrażeniem, że inteligentny dom wymaga ogromnych nakładów pieniężnych i konieczności podjęcia decyzji na etapie planowania domu. Jest to wyobrażenie mylne, ponieważ nie potrzeba wielkich nakładów pieniężnych, aby cieszyć się inteligentnym wnętrzem, które będzie nas wspierało w naszych codziennych czynnościach. A za sprawą technologii bezprzewodowej tą decyzję możemy podjąć mieszkając fizycznie w domu czy w mieszkaniu. Warto podkreślić, że taki zestaw startowy, który posiada podstawowe funkcjonalności, może nas kosztować zaledwie powyżej 2000 zł. A więc w ujęciu ratalnym jest to koszt rzędu 100 zł miesięcznie. A więc koszt przyrównywalny do opłat za telewizję czy za internet. Nowoczesne technologie to nie tylko wygoda i komfort, ale to realne korzyści i oszczędności. Można zatem powiedzieć, że smart home jest dla nas inwestycją, która nam się w przyszłości zwróci. Do niedawna stosowanie inteligentnych technologii w budownictwie mieszkaniowym wydawało się być kosztownym rozwiązaniem. Dlatego decydowało się na nie niewielu deweloperów. Jednak to się powoli zmienia. Dziś osoby podejmujące decyzje o zakupie mieszkania w coraz większym stopniu zwracają uwagę na jego innowacyjny charakter. Te zmiany inicjują głównie młodzi ludzie, których życie w coraz większym stopniu przenosi się do sieci. Na tę potrzebę muszą odpowiedzieć deweloperzy. Dla mieszkańca korzyści z systemów inteligentnych to przede wszystkim bezpieczeństwo, zwiększony komfort życia, jak również zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Na przykład poprzez odpowiednie zarządzanie energią jesteśmy w stanie obniżyć nasze rachunki aż do 30%. Kolejną kwestią jest na przykład obniżenie składki na polisę ubezpieczeniową. A dzieje się to głównie dlatego, że urządzenia typu smart home wyposażone są w odpowiednie czujki, które zabezpieczają nasze mieszkanie przed zalaniem, pożarem, zadymieniem, wtargnięciem osób niepowołanych. Ważnym podkreślenia jest fakt, że tego typu rozwiązania możemy wprowadzać na każdym etapie realizacji czy użytkowania budynku.